Kazik śpiewał Zagubiłem się w mieście. Nasze miasto pozwala się odnaleźć. Odnaleźć w zawiłościach procesu decyzyjnego, uporządkować go i dotrzeć do często zapomnianych szczegółów. Z jednej strony pobudza interakcję, z drugiej pozwala skupić się na indywidualnych historiach. A odrobina losowości i rywalizacji sprawiają, że cały proces badania jest po prostu bardziej przyjemny. No dobra, rzucaj kostkę. To jest narzędzie, które z jednej strony bardzo fajnie porządkuje proces, pozwala głęboko wejść w punkty styku i w doświadczenie, ale też bardzo fajnie filtruje te punkty styku, bo koniec końców dostajemy to doświadczenie, które faktycznie posuwa klienta do przodu i które jest przełomowe w jego ścieżce. Słuchałem zainteresowania, tak? Jakie mają doświadczenia inni gracze i porównywałem to ze swoimi. To było dla mnie fajne, że właśnie każdy miał czas na wypowiedź i w tym momencie my słuchamy, a nie wcinamy się z naszymi wątkami. Idę do przodu, raz, dwa, trzy, cztery. W głowie poukładało mi się, jak moje decyzje wyglądały, jak ten cały proces, w tym przypadku akurat kupna samochodu. No i okazuje się, że to wcale nie było takie proste. Pojawia się też element rywalizacji, który ja osobiście bardzo lubię, więc zawsze to jakoś tak ożywia tę dyskusję. Rywalizacja była motywująca, tak. Była takim trochę motorem napędowym też, żeby jeszcze się bardziej zaangażować. Tracisz 2E. Czasem tak po prostu jest. Dojechaliśmy do końca. Teraz możemy przeliczyć naszą energię na punkty doświadczenia i zobaczyć, kto wygrał. Wygrałaś. Brawo, brawo. Ale cóż, to nie ma szczęścia w kartach, to ma miłość. Oczywiście, tak. Oczywiście.